Hej, tu Seba. Jak uważyć mega aromatyczną ipkę? Drożdże GMO modyfikowane genetycznie. Zapraszam na odcinek o tiolach i biotransformacji. Zaczynamy dochodzić do jakichś absurdalnych ilości chmielu dodawanego na zimno. Dużo części zielonych powoduje to, że te piwa zaczynają być trawiaste. No takie wyczuwalny mocno granulat. Można sięgnąć do ostatniego piwowara. Jest artykuł Doroty Chrapek na temat tioli. Warto się tym zainteresować. A czym są tiole? No to generalnie wystarczy spojrzeć w stronę winiarstwa. Winiarze już od dawna korzystają z bogactwa związków aromatycznych, tak naprawdę siarki, czyli tioli, które są zawarte w skórkach winogrona. I dzięki wykorzystaniu odpowiednich szczepów drożdży uwalniają te tiole. Tiole są to związki siarki i dają bardzo, bardzo fajne aromaty. Próg wyczuwalności jest bardzo niski, więc nie trzeba dużego stężenia tioli, żebyśmy mogli się nacieszyć super aromatycznym piwem, winem czy czymkolwiek. Tiole mamy, które dają nam pozytywne aromaty, jak grejpfruty, marakuje, ananasy, tropikalną owocowość, cytrusową owocowość, ale też tiolem na przykład jest mercaptan, który jest używany do nawaniania gazu ziemnego, który przeważnie w piwie jest uważany jako wada. Są też jakieś związki, które dają cebulę, czosnek, więc trzeba uważać, żeby nie przesadzić. Zwłaszcza w wysokich stężeniach, tiol, który na przykład daje czarną porzeczkę, będzie dawał tak zwany koci, czyli taką kuwetę, też będzie to nieprzyjemne, więc wszystko kwestią balansu. Są to związki siarki, to też trzeba mieć na uwadze, jak wpływa miedź na siarkę. Przeważnie taka rada dla piwowarów, kiedy masz siarkę w piwie, wrzuć płytki miedziane, kolanko miedziane i zwiąże ci tlenki siarki, nie będzie tej siarki. No tylko, że w przypadku wykorzystania piw, których bazą aromatyczną mają być tiole, no to tak samo zabijamy tą aromatyczność tego piwa, właśnie zbijając te związki siarki za pomocą miedzi. Tutaj też taka uwaga, że być może na etapie chłodzenia, kiedy używamy chłodnicy miedzianej lub wymiennika płytowego miedzianego, możemy również obniżyć poziom tioli w naszym gotowym piwie. Chociaż w książce New IPA, którą też polecam, jest cały rozdział o tiolach i biotransformacji, było może anegdotyczne badanie, nazwałbym to badaniem testem porównawczym dwóch piw, jedno robione przy użyciu, chłodzone przy użyciu chłodnicy miedzianej, a drugie przy użyciu chłodnicy nierdzewnej. No i wykazało, że ta miedź nie miała praktycznie żadnego wpływu, więc chyba nie ma co się przejmować tym chłodzeniem, jeżeli mamy chłodnicę miedzianą czy wymiennik ciepła, który ma elementy miedziane w sobie. Z tiolami jest jeden zasadniczy problem, że tiole występują w tak zwanych postaci związanej i wolnej, mniej na zimno, no to będą nam się uwalniały te właśnie tiole wolne, ale jest ich zdecydowanie mniej niż tioli związanych. To jak uwolnić te tiole związane, no to potrzebujemy enzymu, który jest produkowany m.in. przez drożdże, nie wszystkie, betaliaza. Generalnie możemy na przykład dodawać tego enzymu do piwa, do fermentującego piwa, żeby uwolnić te tiole. Możemy używać drożdży. Były jakieś przeprowadzane badania z zastosowaniem drożdży winnych, doświadczenia z zastosowaniem drożdży winnych, dodawanie chmielu na fermentację burzliwą, no bo to te drożdże muszą wydzielać ten enzym, więc wtedy podczas burzliwej chyba tego enzymu jest najwięcej, więc biotransformują, czyli uwalniają nam tiole z chmielu. No i w przypadku drożdży winnych efekty były jak najbardziej pozytywne, było dużo owocowości, dużo aromatów tropikalnych, cytrusowych, ale drożdże winne dawały w piwie fenolowość, taką nieprzyjemną, plastikową, nawet medyczną. Więc no to jest raczej niepożądane. Drożdżownie zaczęły szukać jakichś własnych szczepów, które mają badać pod kątem biotransformacji. I tak na przykład Fermentis zaleca drożdże K97, L'Allemand Labrieu Verdant IPA, a White Labs WLP 077 Tropical East. I te drożdże teoretycznie powinny mieć jakąś moc biotransformacji, czy potrafić wydzielać ten enzym, który uwalnia tiole. Testowałem Fermentis K97. Rzeczywiście piwo wyszło bardzo soczkowe, owocowe. No jednak takie trochę ciężkawe, więc nie do końca byłem zadowolony z tych drożdży. Inną metodą jeszcze uwolnienia tioli jest tak zwany mash hopping, czyli chmielenie zacieru. Na blogu Doroty Chrapek ostatnio pojawił się fajny artykuł właśnie, że się chmieli zacier w temperaturze tam 45-55 stopni, czyli przy przerwie białkowej, jakieś tam enzymy pektolityczne chyba, czy jakieś pektazy, potrafią też uwolnić częściowo te tiole. No to jak dostarczyć maksymalnie dużo ilość tych prekursorów, tych tioli, żeby było jak najwięcej? No to na pewno z chmielu i warto się to przejrzeć chmielom oczywiście amerykańskim, nowozelandzkim. Citra ma bardzo dużo prekursorów, Nelson Soe, czy jakiekolwiek inne chmiele właśnie takie tropikalne bardziej. W chmielach europejskich
Z tymi tiolami jest różnie. A co ciekawe, jeżeli chodzi o ilość prekursorów, to chmiel sas, czyli żatecki, ma bardzo dużo prekursorów tiolowych, takich, które dają grejpfruta, cytrusy. Ma ich nawet chyba więcej niż citra. Jeżeli chodzi o na jakie tiole powinniśmy zwrócić uwagę, nie wiem, być może się w przyszłości będzie pokazywało w specyfikacji drożdży oprócz zawartości alfa kwasów i pajączka aromatycznego, może będą się pojawiać, jakie prekursory posiada dany chmiel. Na przykład sas posiada bardzo dużo prekursorów 3MH, a citra 4MMP, czyli sas powinien generalnie dać nam nawet cytrusy, grejpfruty, markuje, a citra nam powinna dać bardziej w kierunku czarnej porzeczki, marakui, bukszpanu. No i też ten nieszczęsny kocik przy dużych stężeniach, więc tutaj też trzeba na to uważać. Oczywiście prekursory tiolowe nie znajdują się tylko w chmielu, znajdują się również w słodzie, ale tam nie będę się nad tym rozwodził, na pewno jakieś też są, z tego co widziałem 3MH się chyba pojawia. Jeżeli chcemy takie mega fest aromatyczne piwo i chcielibyśmy dostarczyć dużo, bardzo dużo prekursorów tioli, no to możemy znowu sięgnąć od winiarzy. Jak wspominałem wcześniej, oni wykorzystywali potencjał prekursorów tiolowych ze skórek winogron, to powstał produkt do piwa, tak zwany Fantasm. Powstaje ze skórek winogron nowozelandzkich, jest dosyć trudno z dostępnością tego środka, Fantasm chyba sam to dystrybuuje, więc no, to gdzieś tam trzeba sprowadzać z zagranicy. Wracając do wątku drożdży, no to jak wspomniałem, są te drożdże, które są dedykowane przez drożdżownie, które mają generalnie robić biotransformację i mają duży potencjał, no to nie do końca tak jest i zaczęto w Stanach kombinować z modyfikacją genetyczną drożdży. Pierwsze co zaczęli próbować, to wszczepili gen z drożdży winiarskich do piwowarskich, właśnie ten, który jest odpowiedzialny za wydzielanie tego enzymu, za tą całą biotransformację. A chwilę później poszli jeszcze o krok dalej i użyli jakiś gen z bakterii i również powinien dawać nam bardzo, bardzo wysokie efekty biotransformacyjne. Jeżeli chodzi o drożdżownię, która wyprodukowała takie drożdże GMO modyfikowane genetycznie, no to jest drożdżownia Omega East. Ma w swojej ofercie 4 szczepy, które powstały na podstawie szczepów standardowych dostępnych. Jest to szczep Start 4, który powstał na podstawie szczepu do piwa West Coast. Czyli piwo nam wysoko odfermentuje, powinno być w miarę klarowne i do takiego piwa goryczkowego, aromatycznego, i te drożdże można wykorzystać. Są, w ogóle ten całe drożdże GMO do tioli nazywa się jako drożdże tiolizowane, tak? Tiolizet. Więc start party. Innym szczepem jest szczep Cosmic Punch. Tutaj z kolei został jako baza użyty British Ale 5. Właśnie z tej drożdżowni i też powinien dodawać bardzo, bardzo dużo tioli, bardziej jest zalecane do jakichś New Englandów, pewnie Hazy IPA. Kolejny szczep to szczep Heliogazer, jest takim turbo tym poprzednim szczepem, czyli Cosmic Puncha, powinien uruchomić jeszcze więcej tych tioli, powinno być mega, mega owocowo, soczyście, no jak tam podobnie też zostało na podstawie British Ale 5. One nie odfermentowują ani ten, ani tamten jakoś mocno, do 70 paru procent, więc piwo będzie takie trochę słodsze. No i mamy też jeden szczep drożdży lagerowych. Takie standardowe, jak tu widzę, drożdże lagerowe, temperatura pracy 10 do 18 stopni, więc możemy zrobić jakiegoś, na przykład fajną cold IPę, właśnie mocno nachmieloną na aromat. Więc jeżeli chodzi o te drożdże modyfikowane genetycznie, no to tak to wygląda. No niestety tutaj prawo, nawet nie chodzi tyle o prawo czy zabronienie GMO w Europie, tylko po prostu ścieżkę, którą trzeba przejść, żeby móc wprowadzić i dystrybuować jakąkolwiek żywność GMO w Europie, więc to nie jest takie proste. Trzeba spełnić ileś tam warunków, jakieś normy środowiskowe, czy nie wpłyną na środowisko i tak dalej, zgody sąsiednich państw, więc to jest bardzo mega, pewnie drogi, skomplikowany proces, dlatego nie ma tego dostępnego w Europie. Z tego co wiem, te drożdże już mogą być chyba sprzedawane oprócz Stanów Zjednoczonych w Kanadzie, więc gdzieś tam się to rozchodzi. Też słyszałem, że no, drożdże są trochę, drożdże nie są jakby żywnością, tylko są mikroby, więc gdzieś tam jest jakieś lobbowanie, żeby to rozdzielić, bo na przykład w Stanach czy w innych krajach, gdzie są dostępne drożdże modyfikowane genetycznie, chyba w Mołdawii też są drożdże, ale z kolei winiarskie, i też mi się wydawało, że chyba w Wielkiej Brytanii też jakieś drożdże piwne są, tylko to z kolei modyfikowane genetycznie pod kątem, żeby fluktuacja była wyższa, czyli żeby nam się lepiej klarowało piwo.
I na przykład w tych krajach nie trzeba w ogóle oznaczać produktów, typu piwo, przy użyciu drożdży GMO, nie musi być oznaczone jako GMO, bo drożdże są uznawane jako do produkcji, a nie jako żywność, czyli nie jako składnik tego piwa. Chociaż tutaj można by było być się zastanowić, no przecież zawsze tych drożdży trochę zostaje, więc podejrzewam, że to też kwestia produkcji tego piwa. Kiedy piwo jest na przykład mikrofiltrowane, to pewnie by nie było z tym problemu, no bo generalnie przy mikrofiltracji tamte drożdże zostają też mocno oddzielone od piwa, jak nie w całości. Więc pewnie tak to wygląda. Jak wspomniałem, my musimy się jedynie tutaj w Europie pocieszyć tymi drożdżami, które mamy. Jak drożdże. Drożdżami, które mamy, jak drożdżami K97 z Fermentisa, czy jak wspomniałem wcześniej, drożdże z Lallemanda, Vernant IFA, czy Wild Labs WLP 007 Tropical East. Czy można takie drożdże sobie sprowadzić jako piwowar domowy? No bo wiadomo, do obrotu tego nie możemy wprowadzić, ale czy możemy sobie wprowadzić takie drożdże jako piwowar domowy ze Stanów? Szczerze mówiąc, to nie wiem. Choć się domyślam. Więc zostawcie suba, łapkę w górę. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!